Cześć, minęła 21:30, a więc zaczynamy nasze cotygodniowe show Balkon 2x2 od kuchni. Moi drodzy, moim dzisiejszym gościem jest kobieta, przepiękna przede wszystkim, tancerka, coach, ekspertka Dzień Dobry TVN, panie i panowie, Paulina Biernat. Dzień dobry bardzo, witam was serdecznie. Cześć Paulinko. Cześć kochany, hej. Dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do udziału w moim programie. Jest mi bardzo miło. Z przyjemnością, aczkolwiek muszę to się od razu na wstępie przyznać, że ja nic o tym, że tak powiem, nie wiem, nie? Co to nie było, ale dostałam taką od bardzo bliskiej przyjaciółki tabliczkę, która wisi w mojej kuchni, że lepiej całuję niż gotuję. W związku z tym rozgrzeszasz mnie w tym momencie ze wszystkiego. Jestem tu z sympatii i mam nadzieję, że czegoś się nauczę. Słuchaj, ja cię rozgrzeszę jak sprawdzę, czy lepiej całujesz niż gotujesz. Wtedy mogę cię rozgrzeszyć. Ty łobuzie, ty. No słuchajcie, to poza antenami, poza antenami. Poza. Moja droga, czy domyślasz się, co dziś będziemy dla państwa gotować? To znaczy widzę, że składniki wszystkie by mi smakowały. Uwielbiam prosciutto, nie? To jest boczek akurat. A, no właśnie. Było blisko prosciutto. Teraz po włosku od razu jadę. No, zaraz dowiemy się dlaczego. Słuchaj, dziś był tak cudowny dzień, tak. Drugi z kolei, piękne słońce, lato w pełnej krasie, więc sobie nie wyobrażam, że moglibyśmy zrobić coś zupełnie innego niż lekkie danie, idealne na lato, na wiosnę. I takie właśnie dzisiaj będziemy starać się zrobić, ale też będą Włochy tutaj. Dobra. Jak najbardziej będzie akcent włoski, mamy parmigiano reggiano, czyli ser włoski, więc tu Włochy będą. Ja tylko powiem, kochani, że wśród osób, które dzisiaj udostępnią ten live stream, wybierzemy kolejną osobę, która weźmie udział w jedynych i unikatowych warsztatach kulinarnych razem ze mną, które się już niebawem za chwilę odbędą. Ja przekazuję ten bilet, a to nie jest wilczy bilet, tylko bilet wstępu właśnie na te warsztaty. Paulinko. Działamy, kochany. Działamy, dokładnie. Więc od czego byśmy zaczęli? Właśnie, co będziemy robić? Tak jak wspomniałem, będzie to lekka sałatka z bobem. Dobra. Użyjmy tego bobu. Tu mamy bób jeszcze nie świeży, nie wiosenny, ale równie dobry. Obrałem go wcześniej ze skóry i ugotowałem. Gdyby to był świeży bób wiosenny, moglibyśmy spokojnie podać go ze skórką. Więc będzie sałatka z bobu, z boczku szalotki czosnku. Podamy to z cukrowym groszkiem, trochę chili. Do tego wszystko, do tego wszystkiego będzie jeszcze hummus. Okay. Hummus. Ja kochani tylko przypomnę, że to jest pierwszy, jedyny program na żywo, live stream na polskim internecie, więc kochani udostępniajcie, my tutaj będziemy odpowiadać na wasze pytania, jeżeli jakiekolwiek macie pytania, więc będziemy na nie odpowiadać. Widzę, że już Eliza Gwiazda jest z nami, pozdrawiam Eliza serdecznie, widzieliśmy się wczoraj, w sobotę znaczy, więc pozdrawiam was serdecznie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Pauliny, zadawajcie, ona będzie na nie odpowiadała. Z wielką przyjemnością. Ja tylko ci jeszcze powiem, że jeżeli mnie nauczysz tego, to znaczy, że każdy to będzie potrafił zrobić. I nauczę cię, Paulinko. Od czego zaczynamy? Zaczniemy od tego, żeby wrzucić nasze orzechy laskowe, których będziemy używać. Spróbuj, czy są dobre. Wrzucimy je na blachę, a następnie do piekarnika, by nam się chwilę pięknie uprażyły, żeby skórkę można było łatwo zdjąć, więc ja je tutaj już, kochani, właśnie wstawiam. Ustawię sobie przypomnienie, bo jak wiecie, o tym często zapominam. Na 5 minut wydaje mi się, że będzie zupełnie będzie w porządku, dokładnie. Piekarnik jest rozgrzany do 180 stopni, więc spokojnie 5 minut zupełnie nam wystarczy. I już ruszyło. Zaczniemy robić hummus. Okay. Hummus wydaje się, że jest trudny. Nic bardziej mylnego, jest bardzo, bardzo prosty. Nie wiem czemu kupujemy często, ja nie kupuję, ale często ludzie kupują w sklepach gotowy hummus. Mm-hmm. Jak można go w ciągu 5 minut zegarkiem w ręku zrobić? Zblenderować? Dokładnie. Do hummusu co potrzebujemy? To jest cieciorka. Dobra. Cieciorka. Pasta tahini. Czyli pasta sezamu,
którą możemy kupić gotową, bądź zupełnie możemy sami ją przygotować. Wystarczy sprażyć ziarna sezamu, a następnie używając blendera, dobrego blendera, zmielić mamy pastę sezamową. Dobrze. Do naszego humusu, co dajemy jeszcze? Dajemy na pewno limonkę, bądź cytrynę, sok dokładnie z niej. Damy jeszcze kumin. Nie wyobrażam sobie, mógłby być humus bez kuminu. Czosnek, więc dorzucimy czosnek, o który Cię poproszę, żebyś go pokroiła dokładnie. Nóż, proszę bardzo. A będzie humus w takim lekkim polskim wydaniu, ponieważ damy do niego jeszcze czarnuszkę. Znasz czarnuszkę? Nie. Czarnuszka. Pomocha jak pachnie. Pachnie przepięknie. Tak, ładnie pachnie. Tak, to jest polska przyprawa. Na przykład ser korciński właśnie zawsze jest czarnuszką. Patrzę, kochani, że już 107 osób nas ogląda. Do czego właśnie fajnie to dodać? Na przykład ser korciński jest czarnuszką, czy do serów, tak? Okay. Do humusu. Możemy dodać do różnych zapiekanek. Jest to polska roślina, polska przyprawa, więc go serdecznie Wam polecam. Ja w tym momencie wrzucę do naszego blendera już pastę tahini, bo od tego zaczynamy. Czemu kroimy czosnek? Kroimy dlatego, żeby było lżej blenderowi go zmielić, czy przemielić, a dzięki temu nie będzie on, nie pozostanie, nie wiem, w większym kawałku. Paulinko, tak, ty kroisz czosnek w tym momencie, a ciebie się zapytam, ponieważ jesteś tancerką Tańca z Gwiazdami. Tańczyłaś teraz z panem Tomkiem Zimochem. Pozdrawiam cię, kochany. Panie Tomku, pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy na balkon 2 od kuchni. Jesteś ekspertem. Dzień dobry, TVN. Tak, tam często przychodzę jako gość, tak, rzeczywiście zdarza mi się tak. Jesteś coachem. Tak, i to uwielbiam, absolutnie to jest moja druga misja. A z wykształcenia jesteś psychologiem. Dokładnie. Idąc dalej, jesteś nawet mistrzynią na poziomie europejskim w tańcu. Ach, też mi się zdarzyło to. I to był taniec jaki? Wiem, że towarzyski, ale czy, nie wiem, rumba, salsa, bo widzę jak tam pani Pawlowicz, dobrze mówię? Tak, ja widzę, pokazuję. Ja widzę, że to tak w moim środowisku, jak ja w twoim. Tak, super. Słuchaj, ja tańczę. Ja cię nauczę bardzo... za ten humus tutaj. Ja cię zrobię, że tańczymy potem czaczy. Ja tańczę, ale głównie w piątek i w sobotę wieczorem. To i tak prawidłowo. Wiesz co, ja tak, miałam takie fajne przeżycie, że zdobyliśmy Mistrzostwa Europy ze Stefano Shoulders. Stefano Terrazzino, powiedzmy Terrazzino, to od razu. Tak. Czyli on tańczy dalej w tej edycji jeszcze. Tak, to jest mój partner taneczny i z nim właśnie wywalczyłam... Humus, przełożę. Czekaj, proszę. Wywalczyłam Mistrzostwo Europy. Europy? Tak. Brawo. A to jest w tańcach, to jest Latin American Show Dance. To jest taki... akurat taka forma, której chyba się najlepiej sprawdzaliśmy, dlatego, że jest możliwość, żeby jakby przestrzeń na artyzm, bo nie jest tylko... Głośno się robi. Nie jest tylko technika ważna, ale również to, żeby jest miejsce na to, żeby wyrazić swoją osobowość i tak dalej, więc to była taka najbardziej platforma, jeszcze nie typowo teatralna, ale artystyczna, w której się mogliśmy odnaleźć. Wow. A to dawno temu, w 2011 roku, także już w takiej formie tanecznej nie jestem. No ale teraz widziałem Cię do niedawna w Tańcu z Gwiazdami, tak? Tak. Tańczyłaś przepięknie, jak zwykle. No piękna jesteś kobietą, to znamy się, więc taka jest prawda. Tańczyłaś i co się wydarzyło, że nie wiem, w pewnym momencie się musiałaś pożegnać z tym programem? Ja w ogóle uwielbiam ten program, tak naprawdę to widzowie oglądając Tańce z Gwiazdami widzą tylko jakby wycinek, jedną część, ale ja rozumiem, że to mi dałeś do pokrojenia. Kroimy, dobra. Tak, plasterki. Ja tak naprawdę uważam, że to jest program dla mnie bardzo bliski, który ma wiele tajemnic, jest naprawdę fajnym przeżyciem. Ja każdemu radzę, jeżeli ktoś dostał propozycję z gwiazd, teraz nas oglądających albo z tancerzy, to naprawdę polecam, dlatego że to jest taki intensywny miesiąc, dwa pracy, ale który daje bardzo dużo w zamian, emocji, pasji. To jest niesamowite, dlatego że wszyscy koncentrujemy się na wspólnym jakby działaniu, to jest strasznie ważne, są różne przemiany, walczymy ze swoim wstydem, poczuciem jakiegoś takiego... No tak, bo taniec tak. Taki
jakby nie było. Obnaża, zupełnie tak, obnaża. Trzeba się otworzyć, tak? Tym bardziej, że nie wiem, czy jest tancerka, czy jest tancerz. Tak. Ludzie, osoby zupełnie obce i muszą się do siebie zbliżyć, czasami bardzo, bardzo, bardzo blisko. Ale wiesz, to jest też taka kwestia, że tak naprawdę aktor czy piosenkarz, on nie występuje przed publicznością w tym, czym jest najlepszy, tylko tak naprawdę uczy się dopiero tańca, więc to jest o wielka odwaga i to jest fajnie towarzyszyć tym ludziom. Na przykład teraz z Tomkiem zakolegowaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy. Tomkiem Zimochem. Zimochem, tak, tak. Zakolegowaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy i właśnie też widziałam, że mimo, że to jest taki doświadczony dziennikarz i super komentator, on naprawdę miał duże trudności w tym, żeby się otworzyć, żeby się zaprezentować w innej formie, więc dla mnie to jest zawsze bardzo fajny czas. Ja uwielbiam ten program. Minęło 6 minut. Zawsze wracam do siebie. Nasze orzechy już się uprażyły. Na chwilę je ładnie pachnie. Tak, pachnie przepięknie orzechami. Na chwilę je odstawię, aby ostygły, bo orzechy jak laskowe. Każde inne orzechy mają w sobie olej, który się mega rozpala. Czy orzechy, okay. Czy właśnie słonecznik, dynia i tak dalej. Nie płacz. U nas się umie się człowiek cieszy, a nie płacze. Ja na chwilę włączę blender, bo musimy zblendować to, co mamy. Dobra. Więc blendujemy tutaj czosnek i pastę tahini. Więc nastanie chwila ciszy. Brzmi jak burza, generalnie. Tak. Do pasty sezamowej i do czosnku dodaję teraz sok z limonki. Z całej limonki. I jeszcze jedna połóweczka. Kochani, przed chwilą widziałem pytanie, które było zadane, czy warsztaty kulinarne będą na żywo transmitowane. Tak, warsztaty będą na żywo transmitowane. Będzie to oddzielny zupełnie program, gdzie będę na żywo razem z Wami gotował, więc koniecznie udostępniajcie. Wśród Was wybierzemy osobę, która dołączy do wspaniałego grona osób, które wezmą udział w tych kulinarnych warsztatach. Mamy limonkę, mamy czosnek, mamy pastę tahini. Super, że już poszatkowałaś cebulę. Dodamy jeszcze kumin. Dobra. Kumin jest nieodłącznym elementem humusu. Pomachaj. Intensywnie, nie? Tak, pachnie przepięknie. Dodamy troszkę kuminu naszego blendera, naszej pasty. I jeszcze włączę blender, jak się chwilę zblenduje. Ja widzę pytanie, kochani, od Was, dlatego przerwałem blendowanie. Pani Magdalena Bieńkowska pyta. Pani Paulino, z jakim gwiazdorem chciałaby Pani zatańczyć? Ustalmy od razu, że ja jestem niedostępny, więc z jakim gwiazdorem chciałabyś, Paulinko, zatańczyć? O choroba, trudne pytanie. Ja w tym czasie, jak Ty pomyślisz, wrzucę na rozgrzaną patelnię, dam troszeczkę oliwy i wrzucę... Ja zawsze biorę życie takie, jaki jest pod tym kątem, że ciężko sobie mi wyobrazić, dlatego że czasami dana osoba może być zawsze zaskoczeniem pod tym kątem, że mogę sobie pomyśleć, że chciałabym, żeby to był... Kto? No nie wiem. O kim marzysz? Chorowa, nie mam takich marzeń tak naprawdę, ciężko mi powiedzieć. Kiedyś chciałam z Maśkiem za Kościelnym zatańczyć. O, czyli z aktorem. Z aktorem, tak. Zapraszałem go do programu, powiedział, że nie. Nie. Ustalmy od razu. Spotkałem go w studiu. Dzień dobry, mówię, panie Maśku, dzień dobry. Szymon Czerwiński, baletoma nad kuchni. Chciałem pana zaprosić. Powiedział tylko mi jedno słowo, jedno zdanie. Nie. Okej, okay, no to widzisz, to już nie wiem, czy miałby u mnie szansę, że tak powiem, żebym partnerowała. Sądzę, że też nie. Ale generalnie chciałabym, żeby to była zawsze ciekawa osoba, taka, która ma pasję w tym, co robi, żebym mogła rozkochać ją w tańcu. Ja lubię być mile zaskakiwana. No, a czy jest tak czasami, że na przykład biorąc pod uwagę taniec z gwiazdami, czy jakąkolwiek formę tańca, nawet u Ciebie, nie wiem, warsztaty indywidualne, taneczne, czy jest tak, że czasami widzisz kogoś, nie wiem, powiedzmy widzisz mnie i mówisz, kurczę, nie wiem, on się nie będzie ruszał tak zwiewnie, powabnie, jak tancerze typowi, a tu bach,
Zaskoczenie. Takie zaskoczenia są zawsze, taki czarny koń jest zawsze najfajniejszy i najprzyjemniejszy. Ja to najbardziej lubię i uwielbiam, że po kimś w sumie nie widać, a potem się okazuje, że ma miękki ruch i tak dalej. Ale ja mam inne zboczenie zawodowe. A co znaczy miękki ruch? Miękki ruch? No, pokaż, no. Pokaż. Tak? Dobrze. No dobra, ale spróbuj coś innego. Biodra, same biodra. Dobra, a teraz nie zginaj nóg. No dobra, disconnect. A na przykład teraz... Poszukajmy czegoś innego. Nie, poszukajmy czegoś innego. A shaky? Shaky. No dobra, ale nie całe. To jest, musisz separate, musisz oddzielić, że sama góra. No dobra, no potrzebujemy czasu. Poćwiczymy. Ale nie jest to takie, że nie zupełnie. Czyli byłbym idealny czarnym koniem. Czarnym koniem byłeś dobry, ale wiesz co na przykład dla mnie jest fajne? Znaczy, łączy te pasje, ten taniec. Ja mam takie zboczenie zawodowe, że jak widzę na przykład ludzi tańczących, powiedzmy, że nie wiem, najgorzej, że właśnie znajomi zamarzą sobie, żebym zrobiła im pierwszy taniec. Ja mówię, że okej, okay, zdarzyło, już teraz tego nie robię. Taniec pierwszy na przykład na ślub. Tak, o to mi chodzi. I słuchaj, ja już teraz tego nie robię, bo już przewidziałam kilka par, gdzie spotkałam się ze znajomymi na sali i stwierdziłam, Boże, oni razem nie będą, nie? Bo po prostu że ja oni widzę, razem nie będą? Tak, dlatego, że mi się łączą dwie profesje. Ja widzę, jak się ludzie do siebie... Czyli łączysz to, że jesteś tancerką z psychologiem. No tak bardzo. I jeszcze mam ten instynkt i mam taką dużą empatię do ludzi, więc przestałam praktykować takie rzeczy, bo właśnie dwie pary już widziałam na wstępie, w sensie jak uczyłam, że nie. Dlatego tak, że tak powiem... Wróćmy do naszego humusu. Zobaczcie, już mamy pastę chimii połączoną z kuminem oraz czosnkiem. Teraz dodamy do niej cieciorkę. Cieciorka była gotowana z sodą, aby pozbyć się wszystkich ewentualnych następstw, których nie chcemy, bo to warzywo strączkowe, więc wiadomo, że czasami są mniej czy bardziej czy mniej miłe wspomnienia jak z fasolą. Więc za chwilę zapadnie cisza, bo muszę to przemielić, jakby nie było, żebyśmy mieli dobry humus. Dobra. Żeby w ogóle ten humus mógł powstać. Do naszego humusu, który już jest bardzo gęsty, należy dodać troszeczkę wody. Może to być woda, w której humus był gotowany, bądź po prostu czysta woda, zimna, mineralna czy przygotowana. Za chwilę powstanie po prostu humus. Dobra. Humus prawie, że powstał. Nie wiem czemu. Rozłączył. A blender odmówił posłuszeństwa. Pytanie brzmi dlaczego. Program live. To jest, kochani, właśnie program na żywo, gdzie sprzęt, na przykład odmówił posłuszeństwa, możemy teraz sobie mielić w nieskończoność. Dobrze, porozmawiajmy. Ale zaraz to się, że tak powiem. Prawie, że humus jest. Czekaj, porozmawiaj do niego. Powiedz, że... Działaj. Pogłaskaj. Czy dopiero co mieliliśmy. Więc blender odmówił posłuszeństwa. Za niego podziękujemy. Firma Braun nie stanie się moją ulubioną firmą. Ale mamy... Nie reklamuję. Mamy prawie, że humus zrobiony. Wymagałby jeszcze paru sekund blendowania. Ale jest okej. Okay, tak. Prawda? Jest okej. Okay. Więc humus mamy już... Kochani, gotowy. Gdyby blender działał tak, nie mówił posłuszeństwa, byśmy jeszcze bardziej blendowali. To są uroki piękne telewizji na żywo. To, co widzicie, to się naprawdę tutaj dzieje. Nie zapominajmy o naszej cebuli. Do cebuli teraz dodam czosnek. Okej. Okay. Dodam czosnek. Niech chwilę nam się przesmaży. Ten z gwiazdami już był, tak? Był. A na przykład są jakieś smaczki tego, co w telewizji nie widzimy, a mogłabyś nam zdradzić? No absolutnie całe mnóstwo. Na przykład? Myślę, że, w ogóle jak cała frajda. Jak to wygląda od kuchni? Od kuchni wygląda tak, że jesteśmy zmęczeni dużo bardziej niż to widać. Jesteśmy dużo, tak naprawdę trenujemy cały czas, dlatego że nawet jak się wychodzi z sali po tych 6, 7, 8 godzinach treningu, to cały czas się o tym myśli. A to jest w tygodniu? W weekend też. To jest jakby wycięty 2-3 miesiące po kolei. Życia. Program leci w piątek. W piątek na Polsacie. Tam jest na żywo. I
Jak długo się do odcinka przygotowujecie? Mamy przygotowania no około tam półtora miesiąca wcześniej, miesiąc wcześniej. Zapoznajemy się z gwiazdą, już przygotowujemy się do programu, a potem mamy tydzień w tydzień jakby czas na przygotowanie kolejnego odcinka. Więc to jest naprawdę fajne, bo my sami jako tancerzy, jako gwiazdy nie wiemy, co będzie następny. Aha, czy to jest po prostu tak, zaskoczenie. Dokładnie. I jest tym większa frajda, żeby wyciągnąć z gwiazdy to, co jest najfajniejsze, jak ładnie to wygląda. Tak? Tak. I żeby dopasować choreografię tak, żeby pasowała do danej osobowości, charakteru. W jaki sposób do tancerzy dobierają dobierane są gwiazdy, bądź jak gwiazdy do tancerzy, no nie mam pojęcia. To już jest magia produkcji. Aha. Tajemnica. To jest tajemnica. My dopiero przychodzimy na zapoznanie z gwiazdą i wiemy, z kim będziemy pracować, że tak powiem, w ten sposób. Ale co jest fajne, że tak naprawdę ja w tej ostatniej edycji realizowałam właśnie swoje dwa zawody, dlatego że tak wystąpienie przed tak dużą publicznością wiąże się z ogromnym stresem, więc ja pracowałam... No ale ty występowałaś w poprzednich edycjach, które pamiętam. Tak, ale bardziej mi chodzi o to, że chciałam się zaopiekować Tomaszem pod tym kątem, żeby się jak najmniej stresował. Ale co jest fajne, to jest takie właśnie to typowe od kuchni, że no oczywiście już na samym live'ie my jesteśmy piękni, umalowani. Tak, te stroje, tak, a te stroje są szyte dla na was. Na specjalne zamówienie, tak. Dla tutaj was. Jakby rzeczywiście to jest tworzone specjalnie dla nas, ale cała magia dzieje się też podczas całego tygodnia, bo wiesz, to jest najpierw stworzenie właśnie choreografii, potem ćwiczenie, potem zmiana elementów, potem próby w studio, potem całe zaangażowanie nad pomysłem, ideą, więc tak naprawdę można się rzeczywiście zatracić w tym procesie i to jest bardzo fajne, to jest strasznie twórcze. Ja tylko przerwę, kochani, hummus mamy już gotowy, hummus z czarnuszką i okraszony troszeczkę parę kropel oliwy z oliwek. Chyba jest zrobią głodna. Ja też jestem głodny. Cebulka nam już się, prawie, że uprażyła razem z czosnkiem, więc ją wyłączam. Zdejmuję z gazu. Mamy tu jeszcze groszek cukrowy, który zblanszujemy. Okay. Czyli włączymy, wrzucimy do rozgrzanego, na rozgrzaną wodę i chwileczkę tylko będziemy go gotować. Chcesz więcej? Słucham? Chcesz więcej? Wiesz co, tak, możemy dać wszystko, co mamy. Zblanszujemy go po prostu sekundę i za chwilę zalejemy go zimną wodą. Sałatkę robi się szybko, tak jak widzicie. Hummus już jest gotowy, więc go tu możemy sobie postawić z boku. Co dalej? Mamy boczek. Boczek, więc poprosiłbym Ciebie na przykład, żebyś go pokroiła. Dobra. Żeby też gwiazda coś mogła robić. Paulinko... Jakbyś takim zwierzaciem telewizyjnym? Tu padło pytanie z publiczności. Nasz kierownik planu, Mateusz, pytam Mateusza serdecznie. Pyta, jak być takim zwierzęciem... Eliza Gwiazda, pytamy serdecznie, jak być takim zwierzęciem telewizyjnym? To pytanie zapowiem do Ciebie. Ja zwierzęciem telewizyjnym jeszcze nie jestem, ale pracuję. Słonik zawsze jest. Ja myślę, że masz tyle w sobie, że tak powiem, uśmiechu i odpowiedzi na każde pytanie, że jesteś też zwierzakiem telewizyjnym. Paulinko. Ja co najwyżej mogę być zwierzakiem parkietu, ale myślę, że tak... Jak to jest być zwierzakiem parkietu w takim razie? Myślę, że taka się gdzieś tam urodziłam. Ja zawsze opowiadam taką śmieszną historię. Skąd pochodzisz? Z Kielc. Że jak byłam mała... Duże miasto. Miasto. Że jak byłam mała, to tańczyłam, słuchajcie, z klamkami od drzwi, nie? O tak. Aha, bo my się połączeni? Tak, nierozerwalnym więzem miłości. Tańczyłam z klamkami. No, możecie sobie wyobrazić, że za czasów PRL-u to było strasznie trudne dla moich rodziców, żeby te klamki cały czas kupować nowe. W związku z tym zorientowali się, że skoro dziecko tańczy z klamkami, to może potrzebuje partnera. Właśnie. I może by ją zepsać na tańce. I to był mój zupełnie nieromantyczny, ale prawdziwy początek mojej kariery. Czyli to nie jest tak, że to rodzice na przykład wybrali ci, żeby cię wysłać na naukę tańca, tylko ty już sama przejawiałaś tego typu zdolności. Szczerze powiedziawszy, tak, to gdzieś tam moja siostra mnie też pokierowała, ale potem to była już moja inicjatywa, tak samo zresztą jak teraz, gdzieś tam dalej w rozwoju. Już zrobiłam w tańcu to, co chciałam i postanowiłam, że będę się rozwijała bardziej w stronę coachingu. My tu gadu, no właśnie. A musimy już nasz groszek to wszystko tak pięknie pachnie, przelać. Że mimo, że jest późno i że niby dieta czy coś, w ogóle od jutra. Ja to wszystko mam zamiar spróbować zjeść i tam jest taka beza, której sobie też nie odpuszczę. Tak, beza jest nieodłącznym elementem. Każdy gość mojego programu otrzymuje właśnie bezę. To jest prezent dla niego. Dla Ciebie również jest beza. A tu mamy już zblanszowany groszek cukrowy. Nie jest surowy, jest zblanszowany. A czy problem, ja mam kroić? Tak, proszę Cię o krojenie, a ja w tym czasie pokroję nasze orzechy. Pytanie do Pauliny.
Tak. Kim ci się najlepiej tańczyło w programie? O, i znowu będę dyplomatyczna. Pod takim kątem, że z każdym było inaczej. Ja cudownie wspominam edycję z Michałem Szpakiem, dlatego że to było totalne szaleństwo. Byliśmy jak takie poniedziałkowe. Jakby dzieci. Nie było, przerwę ci na sekundę tak? Tylko. Michał, zapraszamy na balkon serdecznie. Wysłałem już kilkanaście wiadomości na Instagramie, że to jeszcze nie odpowiedziałeś, ale zapraszam serdecznie. No wiesz, jakby jak Michał, jak przyjdziesz i czegoś nauczysz, to potem ugotujemy to razem. O właśnie. Z Barcisiem, Arturem Barcisiem też była fajna, ale to zupełnie inne doświadczenie. Tam się trochę czułam jak córka. No ale oczywiście najświeższe doświadczenie, które miałam z Tomkiem, też było fajne, też było czymś innym, więc ciężko mi powiedzieć. Ja za każdym razem staram się wyłonić te fajne cechy tej gwiazdy, czyli podchodzę do tego w ten bardzo taki ambitny, kreatywny sposób. Okej, mam takiego człowieka, co on ma w sobie fajnego, czy on jest bardziej, mógłby być w dramatycznych rolach, czy bardziej na śmiesznie. Mhm. Staram się to gdzieś tam pokazać, a ja staram się być elastyczna i taka jak trzeba. Paulinko, ja staram się w moim programie pokazywać swoje gwiazdy zupełnie z innej strony. No. Z tej strony, która może jest mniej znana publiczności szerokiej niż nam się wydaje, więc ja zapytam cię o coś zupełnie innego. Może zostawmy ten temat tak ze gwiazdami już za sobą, ponieważ tego jesteś znana publiczności, natomiast ja wiem, że ty robisz coś niesamowitego, mianowicie prowadzisz swój program, który w tej chwili jest w internecie, gdzie zapraszasz niesamowite kobiety, czy też mężczyzn? Tak, to są znane osobowości, tak? Czyli czemu jeszcze nie dostałem zaproszenia? No kochane, wszystko przed tobą. Zapraszasz właśnie wybitne osoby, może tego nie otrzymałem, wybitne osoby ze świata publicznego. Program się nazywa Inspired by. Tak. Jest na stronie www.businessandprestige.pl. Ja się bardzo cieszę, bo to jest taka kwestia, fajnie jak można robić pewną część komercyjnie i kochać to, co się robi, bo ja naprawdę kocham tańczyć i bardzo się cieszę, że gdzieś tam wróciłam. To jest taki etap w moim życiu, że chciałam to zrobić i fajnie, że mogłam. Natomiast taka moja druga część, ta dusza, te potrzeby duszy, to były takie stricte rozwojowe. Ja skończyłam psychologię, potem byłam na superwizji, robiłam dużo takich rzeczy, które... Superwizji to znaczy? To znaczy, że nie wiem, jak to powiedzieć, dobry psycholog albo terapeuta, albo psychoterapeuta powinien iść sam na superwizję, żeby być w kontroli jakby swojego rozwoju. Ale to znaczy, że ty idziesz do innego psychologa i z nim rozmawiasz? Tak. O to chodzi, okej. Tak, ale ja akurat robiłam w superwizji program właśnie Dzień Dobrowy. W superwizji mówimy o stacji telewizyjnej? Nie. Superwizja to jest, że inny specjalista superwizuje mnie, żebym się nauczyła jeszcze więcej. Okej. Na takiej zasadzie. Czyli ja byłam on cię szkoli, jest twoim mentorem, trenerem. Super, tak. Jest moim mentorem, trenerem. I potem stwierdziłam, że nie chcę iść w psychoterapię, dlatego że jestem jakby za wrażliwa, żeby pracować z ludźmi, którzy mają duże problemy. To jest ciężkie, żeby czyjeś problemy na siebie przejmować. Zauważyłam coś takiego, że ja bardzo dużo widzę dobra w ludziach, widzę ich dobre cechy i jestem bardzo empatyczna, więc stwierdziłam, że w ogóle bardzo pozytywną osobą. A cieszę się bardzo. No bo znamy się troszkę dłużej niż ten program tu trwa. Trwa. I jesteś bardzo osobą, bardzo osobą pozytywną. W związku z tym stwierdziłam, że skoro widzę tyle gdzieś tam uśmiechu i dobra w ludziach, to super będzie coaching. I generalnie zamarzyłam sobie stworzyć takie imperium szczęśliwych kobiet. Jestem bardzo pro kobiet, że ja kocham mężczyzn, żeby nie było. Wy jesteście wszyscy super wspaniali, w ogóle bez was nie byłoby świata. Ale jestem taką bardzo pro kobiecą kobietą. Mam swoje warsztaty psychologiczne, mam swoje warsztaty coachingowe. Jak można znaleźć twoje warsztaty? Gdzie można się, nie wiem, sprawdzić, wejść, żeby zobaczyć, gdzie... No, są często gdzieś tam, pojawiają się na moim Facebooku. Muszę powiedzieć, że rozchodzą się drogą pantoflową i jakby dziewczyny same do mnie przychodzą. Same one po prostu tym kątem, polecają to, że warto o ciebie przyjść. Przychodzą raz i wracają, to też mnie bardzo cieszy, że się stworzyło takie grono. Czyli jest warto. Szczęśliwych kobiet, absolutnie. Ale a propos Inspire By, tak. Ja sobie zamarzyłam, bo ponieważ ten coaching, słuchajcie, nie jest taki super dostępny, nie? To nie jest takie coś, że każdy idzie do coacha czy psychologa. Masę kobiet nie ma dostępu do tego typu informacji. I ja zamarzyłam sobie, że poprzez program Inspire By, który stworzyłam z super dziewczynami, bo z Magdaleną Koźmialą i Karoliną Drogowską, będę inspirowała wszystkie kobiety, was również, w Krakowie, w Warszawie, w Kielcach, w Radomiu, wszędzie. Możesz sobie odpalić kawę czy dobre wino w sobotę wieczorem i zainspirować się właśnie poprzez niesamowite osobowości, bo ja tylko wyciągam z nich to, co najlepsze. Ja tam jestem w ogóle tłem. To nie o mnie chodzi. Chodzi o te gwiazdy. Paulinko, ja patrzę, co się dzieje na naszym Facebooku. Kochani, jesteśmy online cały czas. Patrzę, że Daniel Jacob Dali, gość, który był u mnie w programie, projektant mody, który żyje na Ibizie, czego ja mu bardzo zazdroszczę.
pyta, Paulinko, trochę plotki może? Tak. Kiedy ślub? Nie wiem, bo z Paulino generalnie od pół godziny dopiero się rozmawiamy tutaj. Znamy się jej prywatnie, natomiast no, jeszcze się nie oświadczyłem, więc nie wiem, kiedy ślub. Nie no, coś już tak powiem, mam na palcu, jest. Się spóźniłem. Aczkolwiek, może tak powiem, daty jeszcze nie mamy wyznaczonej, więc... Olko, oddam Ci, zerknij. Tak. Odpowiedź na pytanie i zerknij coś na Facebooku, a ja tu zajmę się naszym trochę dalej. Trochę plotki może. Daniel, chcesz mi zrobić sukienkę ślubną? Nie, oczywiście Daniela znam, serdecznie pozdrawiam, byłam u niego na Ibizie i z Michałem właśnie Szpakiem tudzież odwiedziliśmy się, więc serdeczne pozdrowienia Daniel i mam nadzieję, projektuję wtedy Ci suknię, właśnie to napisał, także jak będziemy mieli datę i będzie więcej informacji na ten temat, na pewno tam znam się, to będzie pewnie ślub roku, jakby nie patrzeć. Tfu, oby tak było, oby to był ślub roku. Jakie mamy pytania od naszych widzów? Paulinko, zerknij, czytaj. Mamy mnóstwo pozdrowień. To mamy... czytamy, od kogo te pozdrowienia? Od Patrycji Kułak pozdrowienia. Mamy od... Patrycja Drużbalska się z nas bardzo śmieje, ale z... Patrycja, pozdrawiam serdecznie. Patrycja Drużbalską. Patrycja, tak. No i w ogóle mamy super, że tak powiem tutaj... Michał Szpak, super artysta i człowiek. Tak, zgadzam się, rzeczywiście tak. Dokładnie. Także jesteśmy wypozdrawiani. Szymon. Na chwilki make-up, szybki make-up. Szymon, chudniesz w oczach. A dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Trenuję bardzo ciężko z Michałem z kalistenicznych. No to jeszcze słowo w moim życiu. Trenujemy cię ciężko. Z dietą też się trzymam, pomelo mi jedzenie dostarcza, ale. To może przyjść do mnie na tańce. To jak najbardziej, że tak powiem. Myślisz? Da się zrzucić. Ale to przy chwilę robiliśmy próbę. Czekaj, bo ja tutaj coś czytałam i. Czytałam i. Ominęło mnie. I ominęło cię to, że dodałem teraz wędzony boczek, żeby go chwilę z cebulą, czyli z szalotką, jedną z najszlachetniejszych cebul, przesmażyć. Co dalej? Dalej mamy tutaj, jest zielono, tak? Lubimy zielone, jest wiosna. Tak. Więc o to chodzi. Mamy tutaj pietruszkę i kolendrę. I teraz tak, Paulinko, jako mój gość możesz wybrać. Czy dajemy pietruszkę do dania, czy do humusu, czy kolendrę? Mhm. Ja bym poprosiła do humusu, tak będzie. Do humusu tak będzie pietruszka. Pietruszka. Mhm. Oczywiście. Więc ja Ci tu urwę kawałek pietruszki. U mnie trzeba niestety pracować, więc Cię poproszę, żebyś była uprzejma poszatkować. Jak mówi Darek Kuźniak, nie kroimy z łodygami. Dobrze. Bo Darek nas ogląda i znowu powie, że trzeba łodygi usunąć. Ja w tym czasie posiekałem nasze orzechy, które damy do bobu. Tu mamy bób ugotowany. Za chwilę bób pojawi się już na targach, pełni dostępny, więc polecam serdecznie. Ja zakochałem się w bobie dzięki mojemu koledze z pracy Robertowi. Robert, pozdrawiam serdecznie, który non-stop, jak jest tylko sezon, bób przynosi, gotuje i mnie nim karmi. Dlatego tak dobrze wyglądam. Ale pracuję nad tym, żeby wyglądało się jeszcze lepiej. Nie udało się MasterChefie, to może w Top Model się uda. Poszatkowane, bo ja myślę, że mam ogromne szanse, że trzeba po prostu sprawdzić się w innym formacie. I to dajemy do czego mówiłaś? To poproszę. Do humusu. Tak. Proszę bardzo. No. Jeszcze mamy jedną porcję. Dobra. Więc mamy dwie porcje, bo jedna twoja, druga moja. Yep. Jak to wygląda pięknie. Zawsze świeża pietruszka daje taką świeżość, delikatność. Więc chwilę humus zabiorę, odstawię. A skąd masz pomysły? Skąd pomysły czerpię? Inspiruję się tym, co mnie otacza tak naprawdę. Czasami mamy środę, czwartek, ja nie mam pomysłu na program, co chcę zrobić. Artysta. Tak. I w pewnym momencie idę na targ na przykład i widzę, nie wiem, i mówią do ciebie pomidory, weź mnie. One do mnie nie mówią. One mówią, uciekaj generalnie, jak jest pomidor, to uciekaj. Tak. Akurat trafiło. Tak, idealnie. Pomidory do mnie nie mówią, natomiast wiele innych warzyw, na przykład bób do mnie przemówił, więc pomyślałem, że idealnie właśnie idzie wiosna, więc bób będzie rewelacyjny, a do bobu mój kochany humus, który kocham. Tu już przysmażam boczek na patelni, za chwilę go dodamy i dodamy groszek cukrowy. Muszę to spróbować? Mhm. Jest pyszny, słodki. Mhm. Świeży. Chrupie, bo jest tylko włącznie zblanszowany. Okej. Okay. Jest jadalny, spokojnie. Paulinko, powiedz mi, a ty widzisz się w roli psychologa, w roli tancerki, czy ekspertki Dzień Dobry TVN, bo pamiętam, że na Dzień Dobry TVN robiłam cykl.
cykl, gdzie łączyłaś pary? Może nie łączyłam, pomagałam im. Pomagałaś parom się odnaleźć. Tak, to było takie, takie prowadzenie ich za rękę, czyli to była nie para, jakieś... miała problemy. Dokładnie. I jakieś tam się pojawiałam po to, żeby odświeżyć związek, po to, żeby być takim wsparciem, ale to nawet nie można było nazywać terapią. To była bardzo fajna inicjatywa, bardzo prawdziwa. Ja mam z tymi parami kontakt, zwiększa się do dziś. Pozdrawiam ich serdecznie. I je serdecznie. I właśnie między innymi ten program z parami, czyli z ludźmi, którzy po prostu potrzebowali tego wsparcia, utwierdził mnie w tym, że ja chcę to robić, że to jest fajne, że to jest sprawcze, twórcze, tak, i daje mi bardzo dużo satysfakcji. Tylko, że jakby przekierowałam się na kobiety, bo z kolei organizuję ze Stefaną Terracino na Sycylii obozy dla kobiet, które są... A to ja nie mogę jechać? Wiesz, tak dobrze gotuję, że przemyślę ten fakt. To bardzo jednak, może jednak znajdziesz jak jadą miejsce, same kobiety, to będziesz przeszczęśliwy tam generalnie. Wiem, że konkurencja w Stefano jest niesamowita, ale... Słuchaj, on tam wygląda jak wszyscy, więc w ogóle luz, nie ma tutaj konkurencji. To te Polki są tam niezwykłe, w ogóle mają niesamowite powodzenie. Ale o co chodzi? Te kobiety zmotywowały mnie do tego, żebym... Aha, chcesz ukraść mi zielone? Nie, siekaj dalej, bo ja muszę się muszę to opanować, bo mam taką zależność, a wiesz, to jest trudne w tym gotowaniu, ja teraz widzę. Ja po prostu mam taką dużą ekspresję, że ja cały czas macham rękoma i w związku z tym dużej mi wchodzi z gotowaniem. No w każdym razie kobiety, którymi miałam styczność i przyjeżdżały do mnie na Sycylię, które też serdecznie dziewczyny, wszystkie Was pozdrawiam i wszystkie Was ubóstwiam i kocham, one zmotywowały mnie do tego, żebym zaczęła pomagać, żebym poszła w tą stronę rozwojową. Tak. I dlatego stąd coaching i reszta rzeczy, że tak powiem. W tym się doskonale, rozumiem, odnajdujesz. Tak. I taniec dalej jest w Twoim sercu. Tak, tak. Do naszego bobu, który był ugotowanym i sprażonymi orzechami laskowymi, oddajemy szalotkę oraz boczek. Myślę, że mój narzeczony byłby szczęśliwy, gdybym się jednak czegoś nauczyła w tej kuchni. Ja widzę niesamowite postępy u Ciebie. Dopiero co przyszłaś, mówiłaś, że lepiej całujesz niż gotujesz, a ja widzę, że doskonale na przykład siekasz. No ale Ty nadal nie masz porównania jak jest z tym drugim. No nie mam, ale wszystko przede mną. Chociaż troszeczkę ten pierścionek zaleczynowy mnie zbił z tropu. Zacząłem się obawiać. To jest taki odstraszacz. No właśnie, tak to działa. Sałatkę mają, można powiedzieć, że już gotową. I możemy pomalutku zaczynać danie składać. Ja w międzyczasie położyłem nasze pity, które wcześniej upiekłem dokładnie na patelnię grillowo Waldinox, aby nam się pięknie zarumieniły. Humus jest gotowy, więc nie pozostało nic innego, jak pomalutku wykładać nasze dania na patelnię. Dobra. Ja zabiorę ten nóż, żeby nam nie przeszkadzały. Żeby sobie krzywdy nie zrobiła, tudzież. Nie, absolutnie, żeby po prostu nam nie przeszkadzały w tym, co tutaj będziemy robić. Mamy kolendrę. Ja kolendrę ubóstwiam. Odkąd byłem w Kolumbii z Masterchefem, zakochałem się zupełnie w kolendrze. Okay. Nałożę troszeczkę sałatki na Twój talerz. Świeża z bobem. A zawsze Ci się zawsze zdążasz? Czy zdążam zawsze? Mm-hmm. Nie, trwa program dotąd, aż ugotuję. To jest to piękne w tym programie, że mogę go gotować. Natomiast wybieram tak dania, aby były rzeczywiście, żeby były gotowe w tym czasie, w te 30 parę minut. Skroplimy oliwą z oliwek. Posypiemy świeżą kolendrą. Do tego damy pitę. O, jak pięknie. Proszę bardzo. No możemy zapomnieć o tym, co zrobiliśmy wspólnie, czyli o naszym humusie. Ja już sobie też wykładam sałatkę. Będziemy za chwilę próbować, czy ona w ogóle nam wyszła, czy smakuje, czy jest dobra. Ja myślę, że... Przede wszystkim jest na pewno jest dietetyczna, prawda? Ponieważ no, tam oprócz tego boczku, którego było bardzo mało, same zdrowe rzeczy. A Ty w ogóle czasami jakąś dietę, że tak powiem, sobie fundujesz? Ja jestem cały czas na pomelo. Nieustannie efekty widać. Ale ciężko ćwiczę, naprawdę. Okay. Trzy tygodnie mam... Ja bym powiedział czasem na siłowni. Tak, ciężko ćwiczę. Ja w ogóle kocham sport, kocham trening. Zapomnieliśmy. O naszym cukrowym pięknie. Groszku. Ułożymy zielone. Ja tobie. Proszę bardzo.
Pita nam się już tutaj grzeje. Jest gorąco. Bardzo gorąca, kochani. Sałatki najlepsze pisze Ania Olszewska. Ania, pozdrawiam serdecznie. A w sałatkach tak, jest nawet niezła. Że piękniej udekorowałaś niż ja. Więc tu położymy. Mój hummus już gdzieś tutaj się jest. Więc szukamy mojego hummusa. A ser? Serem będziemy za chwilę posypywać. Jak najbardziej. Czyli okay. Ten włoski element parmigiano reggiano. Więc sypiemy tutaj ser jeszcze. Cudnie. To jest ser oryginalny, włoski, najlepszy z najlepszych. I u mnie jeszcze ląduje świeżo ścięta kolendra. Ta-da! Tak, kochani, wygląda to piękne danie. Hummus, który właśnie z Pauliną zrobiliśmy, plus sałatka z bobem, z boczkiem, z szalotką. Domyślam się, że to będzie przepyszne, natomiast no, czekam na Twoją opinię. Mamy chlebki pita, które wcześniej upiekłem, więc no, próbujmy. Dobrze. Zacznę od hummusu, bo kocham hummus. Boże, jakie dobre. Nie, tak to wszystko zapiszę. Mało tego, będę do Ciebie dzwonić, jak będę to robić. Paulinko, dzwoń. Wszystkie przepisy znajdziesz na mojej stronie internetowej szymonczerwiński.com, na którą Was serdecznie wszystkich, kochani, zapraszam. Ja też zapraszam Was na Twoją stronę, ale i tak nie unikniesz telefonu ode mnie. Zapraszam, dzwoń. Jak oceniasz hummus? Jest przepyszny. Mimo, że blender nam padł, ale zblendował. Zdążyliśmy. Przepyszny. Proponuję teraz popróbować jeszcze sałatki. Czy ona w ogóle dała radę w stosunku do hummusu? Jestem sałatkowa dziewczyna w ogóle. Co to jest? Co to jest w sensie? Kochani, dzisiaj przygotowaliśmy, proszę bardzo. Ostre, to jest fajne. Bo jest chili. Okej. Okay. Przygotowaliśmy, kochani, dzisiaj sałatkę. Paula, jak je to całą sobą. No przecież cokolwiek pewnie w życiu nie robisz, to robisz całą sobą. Naprawdę, no 200%. Właśnie. Przygotowaliśmy sałatkę na bazie bobu, szalotki, chili oraz kolendry. I do tego podajemy hummus i pitę, którą również robiliśmy. Sałatka jest delikatna, czuć orzechy laskowe, delikatną ostrość. Mhm. Jak, ja mówię, ale Ty powiedz, jak w ogóle oceniasz? To jest fajne, bo to jest taki nieoczywisty smak. W sensie wiem, że jest... Jest dla mnie dość pikantne, ale to jest wszystko takie tym bobem zmiękczone, nie? Ten smak jest taki właśnie nieoczywisty, fajny. Taki bób w ogóle nie jest banalny, nie? Ja mi się wydaje, że bób to taka banalna roślina, a jednak można ją pokazać w ciekawy sposób. Mimo, że jest cebulka, szalotka, wcale to nie jest, że jest tutaj cebulandia nie, na tym talerzu, bo zupełnie ona nie zabija całego smaku naszego dania. A hummus... Czy ja hummus kocham, więc na zdrowie. Przepyszne. W ogóle to jest tak dobre, że nie mam w ogóle wyrzutów sumienia, że coś tam jest późno i że je jem. To jest wszystko mega zdrowe. Że można, no z wyjątkiem pity, nie? Z wyjątkiem pity, cała reszta samo zdrowie. Okej. Paulinko, resztę dokończymy już poza anteną, z anteną. Ja chciałbym Ci serdecznie podziękować, że wzięłaś udział w moim programie, a tradycją jest, jakby nie było, że każda moja gwiazda otrzymuje do mnie prezent. Jest to beza, którą własnoręcznie robiłem dla Ciebie, więc za Twoje ręce przekazuję, czerwona, świeża. Zróbmy sobie zdjęcie jeszcze z tą bezą. To zapraszam jutro na śniadanie u mnie na tarasie. Tak, śniadanie jutro nie na moim balkonie, ale na tarasie u Pauliny. Więc bezą. Tak, ja ją tu postawię, żeby nie przeszkadzała Ci, bo jest ciężka. Czyli odchudzanie jeszcze tam od wtorku. Od wtorku. Paulinko, dziękuję Ci serdecznie. Dzięki, kochany, bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło, że wzięłaś udział w moim programie. Mnie również. A Was, kochani, zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek programu Balkon 2x2 od kuchni. Gościem będzie Olga Frycz, aktorka, znana nam również obecnie teraz z programu Agent Gwiazdy, a przede wszystkim aktorka. I o tym będziemy rozmawiać i pysznie gotować dania wielkanocne, bardziej na słodko, deserowo, bo Wielkanoc tuż. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy wieczór i do zobaczenia. Oj, pysznie.